Witajcie, tu Martin Fitch. Oglądacie program Myślę Pozytywnie. Zaprosiłem na moją kanapę zwierzeń niesamowitych i pozytywnie zakręconych ludzi. A dzisiejszym moim gościem jest... W Polsce zapanowała prawdziwa kwiatomania. Kobiety zazdroszczą mu popularności, a mężczyźni chcieliby być tacy jak on. I choć ma dopiero 21 lat, to rozmachem kariery może zawstydzić niejednego wyjadacza sceny muzycznej. Prawdziwe bożyszcze show biznesu, Dawid Kwiatkowski! Wiesz co, powiem ci tak, wszyscy witają cię za każdym razem tak samo. I co nie oglądam jakiekolwiek wywiady, wszystkie dziewczyny robią tak... Dawid Kwiatkowski. To jest fajne i tego ci strasznie zazdroszczę. O, natomiast, dobrze, że się przyznajesz. Natomiast ja cię nie chcę w ten sposób witać, bo ja patrzę na ciebie już od jakiegoś czasu, jak sobie radzisz z tą swoją karierą i z tym wszystkim. I jestem pełen podziwu, że nadal jesteś normalnym i fajnym człowiekiem. Dziękuję. Co zresztą widzę, bo Mieścieli cię pokochała, ona kocha tylko dobrych ludzi. Wiesz, tak, jak zwierzęta czują, to czują dobrych ludzi. Zaczęła się ta kariera twoja, powiem ci, tak... Niespodziewanie. Tutaj taki wybuch, wiesz, no taki nagle wybuch, wielki szał tych wszystkich fanek, te dziewczyny w ogóle zakochane, ale tylko nie tylko fanek, bo faceci też byli po prostu zauroczeni twoją osobą. Jak ty sobie wtedy, jako ten młody chłopak, poradziłeś z takim nagle czymś, czego się też nie spodziewałeś, bo pewnie się nie spodziewałeś, że będzie aż takie boom, co? Nie, nie spodziewałem się. Jakby moi menadżerowie obiecywali mi bardzo dużo, ale gdzieś tam wątpiłem w to wszystko. Było ciężko. Było ciężko, dlatego że miałem wtedy 17 lat, kiedy to pierwsze boom w moim życiu się pojawiło. Chodziłem wtedy do szkoły, mieszkałem w Gorzowie, rodzina, dom, wszystko jakby stabilne. I nagle przeprowadzka, nagle nowi ludzie wokół ciebie, nagle ludzie, którym musisz zaufać, bo jeśli nie zaufasz im, no to nic z tego raczej nie wyjdzie. Więc było na początku bardzo ciężko mi, najbardziej chyba chodziło o przeprowadzkę do Warszawy, to jest 5 godzin drogi od mojego rodzinnego miasta i totalne odcięcie się od rodziców i życie na własną kieszeń już, więc było ciężko. Na własną kieszeń. W którymś z wywiadów powiedziałeś, że swoje pierwsze pieniądze wydałeś po prostu od tak, bo jakieś szaleństwo. Od razu. Pamiętam, dostałem pierwszy przelew od mojego menadżera. I totalnie w ogóle małe zachłyśnięcie się tym wszystkim, ale malutkie, typu dostałem pieniądze i jadę na miasto. Okej, okay. No właśnie, a powiedz mi, na co chodź tutaj, bo już co, strach mnie grzejesz, albo idź sobie pochodź. Ty zostań, ugrzej Dawida, bo tak. Mu zimno powiedz mi tak, bo masz 5 albumów łącznie. Każdy z tych 5 albumów był w top 5 w ogóle list przebojów. Platynowa płyta, złota płyta, nagroda europejska MTV. Jak w tym wszystkim nie zwariować i pozostać sobą? Wiesz co, no ja, jakby jest kilka czynników. Ja dużo razy mnie pytano o to i w końcu zacząłem w domu się zastanawiać, jak to się stało, bo faktycznie dużo ludzi mi gratuluje tego, że zostałem sobą i jakby mogę się tym chwalić, bo to jest ciężkie w tym show biznesie, zwłaszcza polskim, który jest w ogóle szalony. Pierwsza rzecz to myślę, jak zostać wychowany w domu. To chyba jest taki fundament tego, co potem przyjmujesz do siebie. A druga rzecz, najważniejsza, to twoi przyjaciele i osoby, które masz wokół siebie. Na szczęście mam tych przyjaciół, którzy byli ze mną przed tym, jak zacząłem być sławny, więc mam 100% pewność do tego, że są ze mną, dlatego że odpowiada im to, jaki jestem, a nie ile mam pieniędzy, albo że nazywam się Dawid Kwiatkowski. Więc to są takie dwie rzeczy, które pierwsze mi przychodzą na myśl, jak ktoś zadaje mi takie pytanie. A są tacy ludzie, którzy widząc, jak bardzo ci się dobrze powodzi, przychodzą do ciebie i wiesz, udają twoich przyjaciół, zakładają taką pelerynkę, wiesz, i mówią: o, Dawid, tak. No wiesz, no przecież my się tak przyjaźnimy, jest tak super, a generalnie wiesz, jak jest, to tak trochę... Tak, masz takie poczucie, że próbują cię ludzie zrobić czasem w jajo? Tak, wiesz co, no, kilka razy tak było, że zostałem zrobiony w jajo i dopuściłem do siebie takie osoby i przez to... No tak, tam, bo ty jesteś fajny, ufny człowiek, taki wiesz, swojski tak, człowiek. Tak, ostatnio słyszałem od swojego menadżera, że jestem ufny jak dziecko i to nawet było wczoraj. Pozdrawiamy menadżera, który siedzi z nami. Za kamerami. Ale nie jest tak do końca, też jakby kontrargument od razu poleciał.
umiem, naprawdę umiem wyczuć, kto. Zresztą ja nie potrzebuję. Jakby mam już taką ilość osób wokół siebie, że nie szukam przyjaciół, nie szukam kolegów. Wiadomo, jeśli sytuacja dana w życiu mi przynosi i są nowi znajomi, którzy widzę, że są warci uwagi mojej i oni uważają, że ja jestem warty uwagi ich, no to gdzieś tam ich dopuszczam, ale faktycznie kilka razy zostałem zrobiony w jajo i dostałem po ryju, więc kilka razy trzeba było wyciągnąć z tego wnioski, które mogę teraz używać jako taki zabezpieczenie, jako taki radar przed złymi ludźmi. Okej, okay, a w tym całym czasie, gdzie nagrywasz te płyty, no ostatnia świetna płyta Countdown. Tak. Gratulacje. Jest z większością tak naprawdę angielskich numerów. Cała po angielsku. Powiedz mi tak, czy ta płyta była szykowana na rynek zagraniczny? To znaczy tak, producentem tej płyty jest Konrad. Soundmaker, Konrad Old Money, który mieszka od nie wiem, ponad 20 lat już w Stanach i w Kanadzie, więc te zachodnie dźwięki, które jeszcze nie doszły do Polski, które pewnie przyjdą za kilka lat, już możemy tutaj usłyszeć na tej płycie. I faktycznie poleciliśmy do Stanów, konkretnie do Kalifornii na kilka tygodni, żeby porozmawiać z wytwórniami i gdzieś tam po prostu się zapoznać z tymi osobami. Udało mi się naprawdę fajne kontakty zebrać. Jednakże ja w głowie, i to powtarzam moim menadżerom i właśnie Konradowi, że ja lubię Polskę i ja nie muszę gdzieś tam wybiegać poza kraj. Fajnie by było, głupcem bym, gdybym powiedział, że nie, ja w ogóle to nie chcę. Oczywiście, że chciałbym, ale... Nie no, ale... my też nie chcemy cię stracić, wiesz, to też jest tak. Ale naprawdę mam tutaj tak świetny fanbase, który mnie trzyma. Ale próbujemy, to znaczy ja jakby się na tym nie skupiam, moi menadżerowie gdzieś tam działają, jeśli im się uda, super, jeśli nie, ja zostaję w Polsce. Okej. Okay. Skoro mowa o fanach, to ty masz takich fanów, których każdy chciałby mieć. Od po prostu najmłodszych do najstarszych, bo tak. Nie bójmy się tego powiedzieć. Widziałem też jakieś nagrania z twoich koncertów i jakieś tam panie takie, wiesz, siwe, już stałe i krzyczały. Tak. No ale nie żartuję, no dokładnie tak. Dokładnie tak jest. Więc jakby łączysz wszystkie pokolenia, czy czujesz się trochę odpowiedzialny za młodych ludzi? Oczywiście, że tak. Mam na barkach wielką odpowiedzialność. Jestem idolem, tak jak mnie nazywają. Dokładnie, wyznaczasz trendy. Więc to raz, może tak, ale dwa, gdzieś tam ludzie biorą ze mnie przykład i z każdego ruchu, który wykonuję, oni wyciągają jakieś dla siebie rzeczy, więc muszę uważać na to, co robię publicznie. To znaczy, jakby nigdy nie odmawiam sobie takiego normalnego życia i jakby młodość rządzi się swoimi prawami i ja też chcę z nich korzystać, ale niekoniecznie publicznie, bo wiadomo, jakaś imprezka gdzieś tam ze znajomymi. Raczej tego nie pokazuję w social media, dlatego że moi odbiorcy to gdzieś tam jest nastoletni wiek i na razie mają skupić się na nauce, jakby są gdzieś tam o imprezka. Tak, nauka. Tak, nauka, dokładnie nauka. Siadać na nauki. Ale tak, czuję odpowiedzialność i lubię ją. Lubię ją dlatego, że przez to, jak szybko dorosłem i jak szybko wszedłem do tego świata, zebrałem kilka takich rzeczy, które mogę im przekazać, zanim oni do tego dojdą. Ja doszedłem do tego wcześniej, przez właśnie przeprowadzkę i różne takie. No to ja mogę im pokazać to wcześniej i mają kilka lat wcześniej już taką przestrogę. Szykujesz się na siłownię, bo przed chwilą jeszcze rozmawiałeś, tak. Że za chwilę po nagraniu jedziesz na siłownię. Sport pomaga ci się zrelaksować? Kompletnie. Motywuje cię? Bardzo. A powoduje w tobie to, że potrafisz się bardziej skupić też na tym, co robisz w swoich działaniach artystycznych? Tak, dlatego że przez godzinę, kiedy jestem na siłowni czy kiedy biegam, to... wyłączam się i jakby zapominam o tym całym świecie muzycznym nawet i nie chcę o tym myśleć przez tą godzinę, dlatego że no że tak, że skupiam się teraz na trenowaniu swojego ciała, nad motywacją, bo też nie jest łatwo po prostu na przykład po 2 miesiącach, kiedy jestem w trasie, wrócić na siłownię, to jest hardcore. No i tak, i wtedy, kiedy się wyłączam, kiedy wychodzę z siłowni, mam taki fresh mind i ta godzina mi naprawdę pomaga i staram się chodzić naprawdę 4 razy w tygodniu, jak tylko mogę na siłowni z trenerem. W
wiemy już o Dawidzie mocno pracującym, o Dawidzie podróżującym, o siłowni, ale co robi Dawid Kwiatkowski, kiedy ma gorszy dzień? Bo nie uwierzę, że takich nie ma. Wiedzieć. Wiesz co, no każdy ma gorsze dni. Uciekam do znajomych od razu, żeby nie zostawać sam z tym. Ja jak zostaję sam, to pomimo wszystkich poradników życiowych i rad stamtąd, dobijam się jeszcze bardziej jakby muzyką. Nawet wczoraj miałem o tym rozmowę z moją dobrą znajomą, że wszędzie jest napisane, że właśnie w takich momentach nie można słuchać takiej smutnej muzyki, nostalgicznej. No ale jak? No, jak włączę sobie Pharrella Williamsa Happy w tym momencie, to wyrzucę laptop przez balkon. Więc od razu do znajomych i gdzieś tam oni widzą, że jestem w złym stanie, po prostu siedzą, coś tam jemy, ja mogę się nie odzywać, byleby nie być sam z tym wszystkim, byleby nie być zamkniętym w czterech ścianach. Też mam psa, który mi bardzo dużo pomaga w tych sytuacjach, dlatego że wtedy jakby zajmuję się nim, skupiam całą uwagę na nim. No właśnie, bardzo żałuję, że go nie ma. No, no ja też, tylko wtedy byśmy nie przeprowadzili wywiadu na pewno, to by było po prostu, kamery by latały. No więc tak, mam takie dni, mam każdy takie dni i nie można się tego bać. Ale myślę, że na przykład puszczanie, dobijanie się taką muzyką nostalgiczną też jest oczyszczające pod warunkiem, że nie robisz tego przez cały miesiąc, dzień w dzień. Wiesz, ja miałem taki pomysł na życie kiedyś i oglądałem w kółko te same filmy, kiedy było mi źle. Natomiast było tak, że oglądałem je już po 40-50 razy i to troszkę było takie dobijanie się. Natomiast następnego dnia po tym filmie, wiesz, po jakichś tam przepłakanych momentach, budziłem się i była zupełnie świeża, nowa energia. Dużo daje sen, no sen jest bardzo oczyszczający. Sen, tak. Dużo śpisz? Znaczy, o ile możesz oczywiście, bo wiem, że tak. Jesteś bardzo zalegany. Nie, staram się 7 godzin dziennie spać. I mało. Mi się udaje. 7 godzin, błagam cię. Dużo? No mało właśnie. Mało? A no to nie wiem, to nie znam więcej. Jak na takie oczyszczenie, to ja czasem mam 12 i 14. Ja bardzo, jak się budzę o godzinie 13, to jestem bardzo zły na siebie, że straciłem tyle dnia. Straciłeś ten dnia. Czy tak. Jesteś generalnie pozytywną, poranną osobą? Poranną, 9-10. Tak. Tylko to dla mnie poranek. Naprawdę? Tak. Nie. To znaczy oczywiście mówię, że poranek, natomiast z psami wychodzę już o 8 rano, więc wiesz, więc to... Poza tym pies właśnie. Duża. Pies uczy trochę, nie? Taki, uczy z wielkiej odpowiedzialności. Takiej rutyny i odpowiedzialności i faktycznie życie się zmienia. Słuchaj, mam dla ciebie taką grę. Lubisz gry? Lubię. Dobra, tabu znasz? Tabu. To ci nic nie muszę tłumaczyć. 3 karty i będę musiał zgadnąć hasła. Dobra. Wybierz 3. One są takie trochę, wiesz, motywacyjne. Lub nie. Te z kropką, wiesz, tam, które są wszystkie oznaczone. A. O Jezus. No dobra. Pierwszy człon nazwy tego programu. Myślę. A, drugi. Pozytywnie. Masz kolano, to masz łydkę. Mhm. I niżej jest stopa. No pod ścięgno. Pod stopą. Pod stopą ścięgno. Nie, pod stopą. No jakby mięsień. Nie wiem. Czekaj, dobra, zaraz się to wytłumaczę, spokojnie, nie stresuj się. Pod stopie chciałem tak. powiedzieć, ale nie ma chyba czegoś takiego. Kiedy piszesz jakiś list, prócz daty i znaczka pocztowego. I znaczka pocztowego, stawiasz co? Jak zaczynasz? Musi być taki... taka przestrzeń. O, nie ma tego słowa. Akapit. Tak, dobrze. Dobra, pod stopą to chyba nie było dobre, co powiedziałem. Jak ci to wytłumaczę? Wszystkie słowa są już po prostu... Dobra, jedźmy po kolei, anatomicznie. Łydka, kostka... Po prostu. Czym stąpasz po ziemi? Jakby, jak to się nazywa? Pod tym plastikiem co jest? Skarpeta! Stopa, no. Noga. Stopa to jest całość, tak? Dolna część stopy. Kurczę, czuję się jak... Pięta. O, dobrze. I czyja?
jest takie, wiesz... Powiedz, pięta Achillesa. Achilles? Tak, Achilles, brawo. A, no. A co miałeś tam w podpowiedziach? Że nie no wszystko, co w ogóle pięta powiedziałeś. Nie, to ja nie, nie, to powiedziałeś. To właśnie przebić ja bohater Grecja. No tak, wszystko ci zebrali. No właśnie, a jak już mówiliśmy o akapicie, to... Wszedłeś ostatnio w programy, wszedłeś w programy telewizyjne jako juror. Tak. Czy to jest też jakaś odpowiedzialność na tym, bo jednak tam przychodzą ludzie, którzy wiesz, pokazują swoje talenty, a ty musisz w jakikolwiek sposób ocenić i wybrać tę osobę, która jest najlepsza. Jak się wtedy czujesz? Jest to wielka odpowiedzialność i zwłaszcza w tym programie, będąc jurorem w The Voice, kiedy nie widzisz tych ludzi w pierwszym etapie i kiedy odwracasz się tylko i wyłącznie po tym, jak usłyszałeś czyjś głos. To jest w ogóle wspaniałe, bo nie ma drugiego takiego programu, gdzie jakby nie oceniasz całokształtu, tylko skupiasz się na głosie, dlatego The Voice. I wybierając tę osobę do swojej drużyny, od razu jakby zaczyna się przymusowa odpowiedzialność za to, żeby poprowadzić ją jak najdalej do tego w tym programie. To jak ona sobie poradzi, jak będzie ćwiczyła w domu, jakby nie jesteśmy z nimi cały czas, to już jest osobista sprawa, ale naszym zadaniem jest przeprowadzić tę osobę przez ten program gładko, zwłaszcza ja mam dzieciaki w swojej drużynie, więc tu jest kolejny problem, tu są pierwsze wygrane, tu są pierwsze porażki. I jak zrobić, żeby nie zabolały tak, żeby dziecko się nie zniechęciło do śpiewania. A są łzy? Są łzy, jest wszystko. Jest. Łamie ci to serce wtedy? Łamie. Ja płaczę bardzo dużo też. Zresztą każdy, czy Edyta, czy chłopaki z Afrumental, wszyscy płaczą, bo w pewnym etapie musisz kogoś wyrzucić. Wie? I wybierasz tak naprawdę w ogóle jeden czynnik jakiś tam. Po prostu ja w ogóle robię to tak, że mam przed sobą trójkę, z której mogę wybrać jedną osobę i po prostu co mi pierwsze przyjdzie, pierwsze imię, które przyjdzie mi do serca, od razu mówię i potem zastanawiam się, czy zrobiłem dobrze, okay. Dlatego że słucham serca. A często działasz pod wpływem emocji? Tak, staram się nad tym panować. To jest chyba trudne, nie? Bo to jakby jako artysta jesteś na tyle wrażliwą osobą, że czasem coś po prostu się wymknie, wiesz, bo poczułeś to. Czy ja mam, wiesz, ja mam taki problem... A wracasz do tego czasami i mówisz sobie, kurczę, mogłem zrobić inaczej? To było niepotrzebne, tak. Wiesz co, ja mam taki problem, że ja za dużo wchodzę ludziom do głów, to znaczy jestem na tym fotelu i widzę publiczność i wchodzę w ich głowy i staram się sobie wyobrazić, co oni teraz sobie myślą o mnie. Typu jest Dawid i jest w porządku i jest, czy siedzi jakaś po prostu naburmuszona gwiazda i jak zrobić, żeby oni tego tak nie myśleli, bo przecież taki nie jestem. I to mi zajmuje bardzo dużo czasu w przeciągu dnia i to jest bezsensowne, więc staram się z tym walczyć i staram się walczyć właśnie z działaniem pod wpływem emocji, zwłaszcza bo też jest dobre działanie i złe. Jak piszę, wyjeżdżamy z moim teamem pisać piosenki, no to tam są takie emocje, które musisz wykorzystać, ale kiedy jest jakieś spięcie, jakaś avanti, no to właśnie wtedy staram się jakby pięść rozłożyć. Zrobiłeś już kiedyś dziurę w ścianie? O Jezus, myślisz, że czemu mam tatuaże, że nie muszę... No gdzie masz? No na rękach. No mam to, a tu widzisz, o. Aha, dobrze. To z sygnetem teraz. Trzask. No właśnie mój będzie mnie chronił. Nie, oczywiście nie jestem awanturnikiem, ale wolę się wyżyć na ścianie niż na kimś. A tatuaże, jak już wspomniałeś o tych tatuażach. Tak. Błędy młodości, czy absolutnie nie, zamierzona? Cztery dni temu nawet zrobiłem tutaj. Nie, nie, nie. Wszystko jest totalnie przemyślane. Za chwilę będę miał całą rękę. Za 5 dni. Totalnie przemyślane. Każdy ma super znaczenie dla mnie. Lubię tatuaże, lubię taki body art. Pozdrawiam cię, mamo. Bardzo. A co? Mamie się nie podobało? Nie, na początku był hardcore. Teraz to już, jak już jest 8 ich, nie? Wszędzie tam na ciele, więc już teraz... Już machnęła ręką. Tak. Wiesz co, no tak kiedyś też myślałem sobie, mówię, zrobię sobie tatuaż, ale moja mama za jakichś młodych czasów mówiła, nie, no błagam cię, no tatuaż, po co zrobisz sobie na całe życie i później nie będziesz, jak ci się nie spodoba, nie będziesz mógł tego zmyć ani nie. Więc zrobiłem sobie kiedyś tak próbnie w takim programie, wiesz, filtrem sobie obrobiłem, zrobiłem sobie tutaj całe ręce. Mi się nie spodobało. Spodobało mi się, ale stwierdziłem, że gorzej jak się za tam 5 czy 6 lat obudzę i mi się nagle nie spodoba, wiesz. I to jest na przykład takie działanie emocjonalne czasem, gdzie idziesz
przechodzisz, widzisz tatuaże i masz takie wejdę. Nie, masz tak? To wszystko przemyślane? Wszystko zaplanowane i to ten, co będę robił za kilka dni, to już od 3 miesięcy projektuję i będę działał. Więc nie ma tak, że jest studio. Mam tak, to znaczy zbieram tatuaże jakby z całego świata. To znaczy lubię sobie robić tatuaże tam, gdzie jestem. Tu mam tatuaż z Paryża, tu mam właśnie z Lizbony, na nodze mam z Los Angeles, z Kalifornii. Gdzieś jeszcze robiłem, gdzieś w jakimś tam miejscu. Tego nie będziemy teraz mówić. Tak, ale jakby to wszystko zostało przemyślane wcześniej, więc wiem, że jadę na wakacje, myślę, co bym chciał zrobić i w tym miejscu to robię. Matematyka. Tak. Twój ulubiony przedmiot. Jestem ścisły. O dziwo. Jak to jest możliwe? Nie wiem. Ja nie znam artystów, którzy są dobrzy z matki. No właśnie, o tym wczoraj też rozmawiałem z moją znajomą. Słuchaj, pomagam, że to jest jakaś noga. Ja po prostu, nie wiem, ja mojej pani od matematyki mówiłem tak. Wie pani co, mnie matematyka się nigdy w życiu nie przyda, więc ja się nie będę jej uczył. Dajmy sobie już te dwoje i będzie po sprawie. Tak. A ty nagle znaczy, mówisz, że ty jesteś dobry z matmy. Ja jestem, byłem już trochę, do szkoły nie chodzę, ale... No błagam cię, ale ile to lat temu było, że nie chodzisz? No tak, bliżej niż dalej. Wiesz co, u mnie w sumie to było pół na pół. Ja też jakby polski bardzo sobie dobrze radziłem z humanistycznymi przedmiotami, ale jednak w domu najwięcej czasu, jak już musiałem, to spędzałem nad matmą i byłem rozszerzenie w gimnazjum, w liceum, zawsze miałem matematyczne. Nie wiem, bo ja też jak rozmawiam z moimi kolegami z branży, oni wszyscy po prostu human. I oni to jak ty piszesz piosenki przecież w ogóle, ja mówię, ale ja... Matematycznie. Ja matematycznie, słuchaj, mam nawet taki numer 2+2. I to później było liczone ilość sylab, czy się zgadza? No właśnie, mówię, to jakby bez żadnych dziwnych transakcentacji musi być, więc wszystko trzeba policzyć. No, ale tak, jestem ścisłym raczej umysłem. W związku z tym, że ci bardzo zazdroszczę tych fanek, mam, wiesz co, mam taki... Myślałem, że mi wyciągniesz jakieś zadanie z matmy i się spalę, nie? Mam, słuchaj, tutaj taki balon. O, moja ulubiona gra. Lubisz? Tak. Ja uwielbiam. Ona nie znosi niestety. Misku, nie bój się, kochanie. Trzęsie się już. No, ona nie lubi, wiesz co, ona sobie pójdzie. Idź sobie, nie będziemy cię tutaj stresować. Nie, nie mogę, tu mam mikrofon, wiesz. Będzie sapa. Będzie później, że Dawid Kwiatkowski sapie. Jeszcze chwilkę. To szybko go naładujemy i zaraz będzie już po sprawie, dobra? Jestem, tu jest. Ona chyba nie lubi tego dźwięku, wiesz, ładowania. Ale później już nie ma problemu z tym balonem. Co robimy? Wszystko w porządku. Chciałbym tak się poczuć jak... Kameś chciał. Jak ty chciałbym się poczuć przez sekundę, wiesz? Jak te wszystkie fanki krzyczą. Dawid, tak, tak, żebym wierzył. Dawaj, jesz. Tak, żebym się po prostu poczuł przez chwilę. Uwaga, jestem przez chwilę Dawidem Kwiatkowskim. Ale ty musisz sobie zaśpiewać. Nie. Czy lepiej nie? Nie, nie będę śpiewał. No, dajesz. Dzięki. Dawid. Dzięki, kochani, że jesteście. Dawid, zdaj mi koszulkę. Dziękuję, że jest. Krzyczą to? O, rzucają koszulkami. Dobrze, że tylko koszulkami. Jeszcze... Dawid, w jakim hotelu śpisz dzisiaj? Dawid! A pod hotelem gdzieś tam, wiesz? Bo to też jest tak, że widzę jakieś zdjęcia. Cześć. Widzę jakieś zdjęcia. Cześć, Nacho. Miło, że jesteś. Widzę jakieś zdjęcia, wiesz, paparazzi tam spod twojego hotelu albo gdzieś i tam wiecznie są tłumy. Tam są wiecznie namiotę, tłumy. Kurczę, ale wiecznie. Ludzi, dawaj. Kurczę, ci tak zostanie. O nie. No, nie możesz. Zepsułem Dawida Kwiatkowskiego. Zaraz będę płacić odszkodowanie. Tak, tam są namioty rozłożone czasami. Tam jest biwak zawsze. Dobra, no jest pozytywnie, jest fajnie i włączasz internet, czytasz komentarze. Nie czytam. No już teraz nie czytasz, ale kiedyś czytałeś. Ale na samym początku. Tak, no to na samym początku mogę ci powiedzieć, jak było. Miałem totalne załamanie i zwątpienie w ogóle w moją egzystencję na tym świecie. Mhm. Ale co? Oczywiście nie umiesz śpiewać, byłeś brzydki, bo sensu, a po co? A udaje Bibera i w ogóle, nie? Nie, to Bibera akurat były takie lajtowe. W ogóle o co chodzi z tym Biberem? Błagam cię. Z której strony? Po pierwsze, look at me. Jesteś trzy razy przystojniejszy, no proszę cię. Nie mówię o tym, po prostu jestem inny. A dwa, może ta ostatnia płyta jakby, jeśli chodzi o dźwięki, może być podobna do tego, co robi, ale wszystkie poprzednie w ogóle są poprokowe. I wiesz, to są, nigdy to są tego światowe brzmienia, to jakby nie można też tego powiedzieć, że to tylko Bibel. Dokładnie.
No ale tak jak mówiłem już wiele razy, jeśli ktoś mnie porównuje do Justina Biebera, to tylko dziękować. Robi chłopak robotę, mam mnóstwo oddanych fanów i jego przeboje są w ogóle wszędzie, gdziekolwiek pojedziesz na świecie. Więc dzięki. A ja powiem tak, w przeciwieństwie do Biebera, Dawid Kwiatkowski szanuje swoich fanów i bardzo ich kocha. A tak, to też, tak. Ja uwielbiam was, kurczę, kocham was wszystkich. Ale jestem znów zazdrosny, bo mój pies Miss Chili, jak to przystało, bożyszcze i idol, wybrała jego przez cały program. Dziękuję bardzo, moim gościem był Dawid Kwiatkowski. Cześć, dzięki.